konferencji Wolf Summit jestem razem z Marką, Casey. Wystawialiśmy się i mieliśmy pokaz. Udało nam się zdobyć wyróżnienie jako jedna z dwóch marek. Wyróżnienie, jako, dzięki wyróżnieniu będziemy mieli publikację w Elle. Nasza kolekcja to tak naprawdę przedłużenie tego, co cały czas robimy, ponieważ tworzymy ubranie cały czas jakby w jednym stylu. My nazywamy je luksusową odzieżą na co dzień, czyli jakby takie projekty donoszenia na co dzień, ale w bardzo dobrej jakości, ze świetnymi wykończeniami, dobrymi detalami. I w najnowszej kolekcji mamy dosyć sporo stonowanych kolorów i cały czas klasyczne i minimalistyczne wzory. Używamy też dużo naturalnych materiałów. Bardzo nam się podoba organizacja tej części pokazowej na konferencji Wolf Summit. Bardzo ciekawie przygotowana scena, może troszkę za mała. Liczyliśmy na to, że być może okaże się, że troszkę więcej osób będzie można wejść, ale wiadomo, jest to pierwsza edycja, ale jeśli chodzi o stronę organizacyjną, modele, modelki, bardzo profesjonalni, dobry makijaż i tak naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tej konferencji. W momencie, kiedy moda łączy się z biznesem, z technologią, to z tego mogą wyjść naprawdę ciekawe rzeczy i powstać marki globalne. Bez wsparcia finansowego, inwestorów czy właśnie udziału na takich konferencjach często może się okazać, że tak naprawdę jeden pojedynczy projektant no niestety nic nie osiągnie, będzie tylko artystą. Więc to połączenie i to sprzężenie zwrotne pomiędzy biznesem a modą to jest coś, co tak naprawdę na coś takiego czekaliśmy w Polsce. Tak, na pewno polecimy Wolf Summit naszym znajomym i będziemy chcieli brać udział także w następnej edycji. Może już nie jako startup, może już jako troszkę większa firma, ale na pewno polecimy i będziemy wspierać tą konferencję tutaj. Jesteśmy Gdynianami, więc tym bardziej cieszymy się, jak coś takiego dużego dzieje się w Gdyni.